Darmową wersję próbną możesz otworzyć na dwa sposoby, albo z poziomu strony głównej shopper.pl, albo z zakładki Cennik, gdzie przy każdym z pakietów możesz wpisać swój adres e-mail. Przejdźmy na stronę główną, kliknij Spróbuj, podaj numer telefonu, zwróć uwagę na ten komunikat. To będzie tymczasowa nazwa Twojego sklepu, tymczasowy adres, pod którym sklep będzie wyświetlany. Kliknij dalej. Podaj resztę swoich danych. Jeżeli masz firmę, możesz wpisać dane firmowe. Jeżeli jesteś osobą fizyczną, swoje dane personalne. Pamiętaj, że w każdym momencie działania sklepu możesz te dane zmienić, wykonując tak zwaną elektroniczną sesję danych. Zmiana danych także możliwa jest tuż przed opłaceniem. Sklepu do pełnej wersji, na przykład jeżeli w danej chwili nie masz działalności, za jakiś czas ją otworzysz, to nie musisz się przejmować tym, że dane na fakturze nie będą prawidłowe. Domyślnie zaznaczona jest opcja: testuje sklep przez 14 dni za darmo. W ten sposób po kliknięciu: Przejdź do sklepu, co zostanie przyniesione od razu do sklepu. Jeżeli zaznaczysz nie czekam i ja opłacam sklep już teraz, od razu zostaniesz przeniesiony do płatności. I w ten oto sposób znajdziesz się w panelu administracyjnym Twojego sklepu. Na adres e-mail, który został użyty podczas rejestracji, została wysłana wiadomość powitalna. Kilka słów od naszego prezesa Krzysztofa Krawczyka, a także login i hasło do Twojego panelu. Z poziomu tej wiadomości możesz też dokonać opłaty abonamentu opłaty pełnej wersji oprogramowania. Informacje o logowaniu zostały wysłane także SMS-em na numer telefonu, który został podany w formularzu. Pamiętaj jednak, że przesłane hasło jest tymczasowe, kiedy się wylogujesz z panelu i spróbujesz zalogować ponownie, wykorzystując hasło wysłane mailem czy SMS-em. To zobaczysz komunikat o konieczności ustawienia nowego hasła, docelowego hasła do panelu. Wpisz nowe hasło dwa razy. Niech ma ono 8 znaków minimum, w tym jedną małą dużą literę i przynajmniej jedną cyfrę. Twoje hasło zostało zmienione. U góry zobaczysz pozostały czas jaki został do końca wersji próbnej, a także możliwość Opłacenia sklepu do pełnej wersji, po kliknięciu w ten link przechodzisz na stronę z płatnością. Na tym etapie możesz zamówić także dodatkowe usługi, takie jak regulamin sklepu internetowego, program do wystawiania faktur. Możesz także zakupić domenę internetową, a także możesz zakupić do niej certyfikat. Po prawej stronie wybierasz sposób płatności. Może być to karta płatnicza, przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny, szybki przelew online.